Dzień dobry. Gdzie ten krzyżyk? To znaczy, gdzie postawić ten krzyżyk? Ważne pytanie. Przede wszystkim na karcie do głosowania. Przy czym uwaga, w tych wyborach samorządowych będzie tych kart do głosowania kilka. W miastach na prawa powiatu, jeżeli mieszkacie, będą to trzy karty do głosowania. W pozostałych gminach cztery. Czyli będą to karty do głosowania na prezydenta, burmistrza lub wójta, na członków rady gminy tu lub rady miasta, członka rady powiatu, to jeżeli to nie jest miasta na prawa powiatu, i do sejmiku województwa. Poza tym trzeba postawić na każdej karcie do głosowania jeden krzyżyk przy nazwisku kandydata, na którego chcecie zagłosować. Ważna rzecz, żebyście też wiedzieli, gdzie pójść, czyli do właściwej obwodowej komisji głosowania. Możecie to łatwo sprawdzić na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej lub gminy. I na koniec takie dla Was pytanie z ciekawości. Czy kiedyś zgubiliście się na karcie do głosowania, bo była taka obszerna? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.